Dużo osób się mnie pyta, Bevi, skąd wzięłaś tak kochanego konia? Na to ja odpowiadam, to wszystko ciężka praca. Od zawsze wierzyłam, że nawet z najtrudniejszym koniem idzie się dogadać. No dobra, przynajmniej miałaś farta, że się ciebie słucha. Otóż nie, to ja zaczęłam słuchać jej. Od zawsze uważam konia za swojego przyjaciela i partnera, a nie sługę do wykonywania poleceń. Wiecie co? Lubię taki cytat. Konie wymagają cierpliwości i spokoju. Jeżeli będziesz działał tak, jakbyś miał tylko 15 minut, stracisz cały dzień. Jeżeli natomiast będziesz działał tak, jakbyś miał cały dzień, osiągniesz cel po 15 minutach. A! I jeszcze jedno. Mam szalone powołanie młodych koni zajeżdżania. Zdrówko. Ale już was nie zanudzam, także zapraszam, opowiem wam całą historię moją i Hakamady od samego początku do końca, może nie, bo jeszcze trwa. Czegoś tu jeszcze brakuje. O, od razu lepiej, cieplutko i fajnie. Okej, rozsiądźcie się wygodnie w swoich fotelach i zaczynamy opowieść, która wymaga kilka sezonów, ale jakoś to uklepie 40-minutowy film. Także zaczynamy. Dawno, dawno temu była sobie piękna królewna. Nie, nie, to nie ta opowieść. Zacznijmy od nowa. Dawno, dawno temu... A nie, to już jest oklepane. Przenieśmy się do dnia 28 lutego 2019 roku. Będzie. A to jest bezpieczne wziąć to? To musisz otworzyć. Tu trzeba wziąć za tą rękę do góry. Zbijam tam. Nie. Pięknie włosy zrobiła. Szczęśliwszy konik na świecie będzie. Wtedy przyjechała do mnie Hakamada. Z racji tego, że jeszcze na moim ranczu nie miałam ogrodzenia dokończonego, a się umówiliśmy z poprzednią właścicielką, że Hakamadę przywiezie, był to czwartek. Przywiozła mi Hakamadę na ogród, ale spokojnie, tylko na chwilę. Przyjechała koniowozem do mnie pod dom, tak jak słyszeliście. No i stąd właśnie wziął się ten pierwszy filmik, moja reakcja po podpisaniu umowy. Pochłonęłam po tym wszystkim i wpoiłam sobie do głowy, że Hakamada jest już moja właśnie. W tym, że dniu też była ze mną Klaudia Sejmonka. Już ją znacie pewnie, jak oglądacie mnie. Pierwsze nasze przywitania i w ogóle moje takie odczucia były, że Hakamada była strasznie odważnym koniem. Naprawdę, ona miała 10 miesięcy, jak ją kupiłam. I w ogóle co się okazało na paszporcie, jak tutaj spisywaliśmy umowę, okazało się, że ona się urodziła 20 kwietnia, a ja mam urodziny 19 kwietnia, więc to już w ogóle nie był przypadek. I do tej pory obchodzimy razem urodziny, więc to jest w ogóle mega, nie? Coś iskrzyło właśnie między nami i nawet jak pierwszy raz ją zobaczyłam w ogłoszeniu, to wiedziałam, że to jest ona, że to jest ten koń, z którym spędzę całe życie i ona będzie moim przyjacielem do końca swoich dni. Wiecie, co było najgorsze? Ja nie wiem, co wtedy myślałam. Chciałam samą Hakamadę zostawić na moim ranczu. Jakoś nie miałam tej jeszcze takiej... Wiedziałam, że konie to zwierzęta stany w ogóle, ale nie miałam w ogóle takiego poczucia, że... Miałam takie coś, a da rady, wiecie, bo to był mój pierwszy koń, takie wiecie, pierwsze starcie z tym wszystkim. I to był bardzo duży błąd i uwaga, w tym samym dniu doszłam do tej refleksji na szczęście i zadzwoniłam do pobliskiej stajni, w której uczyłam się jeździć dość bardzo długo, czy jest miejsce w pensjonacie i czy przyjmą moją Hakamadę, bo jej nie zostawię na tym ranczu, na tym kawałku moim, który w ogóle nie było jeszcze zrobione, tam nie miał prawa żaden koń żyć, bo to był jakiś absurd, więc bardzo fajnie, że poszłam po rozum i się opamiętałam. Więc Hakamada w tym samym dniu, jak poszliśmy na te rancho, zadzwoniłam
No i po kilku godzinach jechali właściciele tamtej stajni z przyczepą i zawieźliśmy Hakamadę do Koniewa. I tu się zaczyna nasz jakby rozdział. Koniewo, stajnia Koniewo, co się działo, co tutaj robiliśmy, jak Hakamada się zachowywała, bo większość osób uważa, tak jak mówiłam na początku, że mi się wtrafił taki kochany koń, że ona jest spokojna, jejku, no zawsze była takim słodziaczkiem, nic nie robiła, no przecież, że ja miałam zawsze najlepiej, nie? A to była nieprawda. Co Hakamada odwalała, to był jakiś hit, ile my musiałyśmy przepracować, naprawdę mocne, to było mocne. Zaczynaliśmy w ogóle na ujeżdżalni krytej chodzić na uwiązie. Uczyłam ją też podawać nogi, wiadomo, przy jakichś zabiegach kowalskich itp. To już jako tak umiała te podawać nogi, nie? Ale czasami jeszcze zdarzało jej się wyrywać te nogi, więc jakoś to utrwalałyśmy i od samego początku stosowałam pozytywne wzmocnienie u niej. Może jeszcze nie pracowałam wtedy z klikerem aż tak, ale dawałam nagrodę jako smaczek. Zaczynałam właśnie tymi krokami iść innymi już od samego początku te cegiełki stawiać w stronę właśnie tego pozytywnego wzmocnienia, niż bardziej batem lać konia i presja i w ogóle, że mam kazać jej robić cokolwiek i czerpać z tego przyjemność. Musimy sobie pracować. Możecie zobaczyć zresztą filmiki, tutaj wam się wyświetlą. Tak jak mówiłam, nie było za wesoło. Hakamada miała straszne zżycie ze stadem. Można powiedzieć, że jest instynkt stadny, w cudzysłowie tak to ujmijmy, że jak brałam ją na uwiąz i ona się oddalała tylko od koni, nie wiem, nawet na 5 metrów, 10, to już było dla niej za dużo. To już było dla niej za dużo. Wyrywała się, szarpała, niciula w ogóle, ona nie idzie bez koni, co ja od niej chcę, kim ja w ogóle jestem, gdzie ona w ogóle jest. Była w totalnym szoku przez pierwszy miesiąc. Co to się działo w ogóle, to jakiś hit sezonu. Macie nawet filmik, jak ją puściłam luzem na ujeżdżalni otwartej i obok było pastwisko koni i ona te konie widziała, ale po prostu ja nie wiem, co się działo. Ja ją puściłam, ona chwilę była spokojna, fajnie sobie stoimy i nagle zaczęło coś jej odwalać, że ona po ujeżdżalni zaczęła galopować, rżeć, krzyczeć, w totalnym stresie być i ja sobie myślę, koniu, ja pierdykam. O co chodzi jej, nie? I koniec końców tego nie nagrałam, bo przerwałam nagranie, bo chciałam ją złapać, po prostu zaczęłam ją okrążać, żeby jakoś zwróciła na mnie uwagę, no ale oczywiście ona miała totalnie gdzieś. I co zrobiła? Wyskoczyła przez ogrodzenie ujeżdżalni i poleciała cwałem, można to nazwać cwał, bo ona po prostu tak gazu dodała do tych koni. Rżąc, przeszczęśliwa, ogon do góry, że ona jest przy pastwisku, przy koniach, się uspokoiła, nie? Więc takie miałam hardkorowe początki z moim 10-miesięcznym źrebaczkiem. Lecimy dalej. Uczyłam Hakamadę też przejście przez różne przeszkody, takie jakby. I Hakamada totalnie była nieufna, nie chciała. Nawet na smaczka, zresztą zobaczcie na tym filmiku, co ona kminiła, głową dosięgała, ale ona kopyta na tym nie postawi, a to była tylko taka kładka drewniana i to w sumie jest element ścieżki huculskiej, bo tam były takie przeszkody i ona za nic nie chciała. I tak stałam z nią, słuchajcie, z 15 minut. Będzie, na pewno z 15 minut żeśmy stały i czekały, aż Hakamada zrobi jeden krok, chociaż kopytem, nogą na tą kładkę i w końcu się udało, że weszła. Więc jakiś tam sukces osiągnęłyśmy, ale właśnie o tym jest filmik, że nie było łatwo, nigdy nie było łatwo i nigdy nie jest łatwo, naprawdę. Nawet jak traficie na takiego kochanego konia, to i tak czy siak trzeba z nim popracować, dojść do tej nici porozumienia, bo no nie ma tak, że koń się rodzi, nie wiem, dziki albo z jakimś talentem, który kocha ludzi, wszystko już wie, wszystko umie, czyta ci jak z nut normalnie, no nie ma takich koni niestety, musimy jakby
ich języka się nauczyć przede wszystkim i konie muszą się jakby nauczyć czytać nasze sygnały, oczywiście za pomocą mowy ciała, bo z głosem to tak średnio. Rzeczy, które bardzo, bardzo lubiłam, to leżeć z Akamadą na pastwisku. Jak ja widziałam, że ona słodko sobie śpi na tym pastwisku, to zawsze podchodziłam, leżałam razem z nią i to wspominam bardzo miło. To były chwile naprawdę, że wiedziałam, że kurczę, ufa mi, bo nie wstaje. I nawet w pewnym momencie mogłam sobie usiąść na nią, wiecie, tak ala usiąść na jej grzbiecie, tak się podparłam i kurczę, byłam zachwycona, że ona jest taka ze spokoju i spała nadal i to naprawdę był totalny sztos, słuchajcie. No i pojawiały się pierwsze nasze spacery, bo nie mogło tego zabraknąć, bo w sumie co można robić z 10-miesięcznym koniem? No już wtedy miała prawie rok, ale to zaraz. Więc stwierdziłam, że nauczę ją chodzić na spacery ze mną, bez koni. I nie robiłam to jak to tak, że brałam ją i heja, lecimy, bo mówię, by mnie poniosła, by po prostu zadębowała wszystko nara generalnie do widzenia. Tak jak właśnie nieraz to robiła, że ona zadębowała na mnie, szarpała się i koniec, ona nie idzie, bo konie biegną, albo bo konie stoją, koni nie ma i już takie różne rzeczy. Więc stwierdziłam, że właśnie pomoże tutaj pozytywne wzmocnienie i dobre skojarzenie ze spacerem. Czyli szłam z nią na małą odległość gdzieś do trawy, bez koni oczywiście. I pozwalała jej zjeść tą trawę. I ona sobie tą trawę skubała, trochę była w stresie, podnosiła na początku tą głowę, wiecie, tak jak była niepewna o co chodzi. I z nią wracałam z powrotem do stajni, żeby ona zapamiętała, że zawsze jak idzie ze mną na spacer, to zawsze z tego spaceru wróci do koni. Nie będzie takiego czegoś, że ją zabiorą, wiecie, i koniec, ona nigdy koni nie zobaczy. I ciężko było na początku, długo mi to zajęło i robiliśmy coraz to większe dystanse, większe dystanse, aż Hakamada ogarnęła się i już jakby nie sprawiało to jej problemu, że idzie sama ze mną na spacery bez koni. I z racji tego poszliśmy też na swój pierwszy spacerek nad jeziorko. Hakamada wtedy sama szła razem ze mną, chyba też moi znajomi też szli, nie wiem, czy to było to. Ale też tutaj na filmie widać, jak Hakamada od razu sobie weszła do tego jeziora i zaczęła chlapać nogą. I to już wiedziałam, że ona uwielbia wodę. Sama z siebie, po prostu. Weszła i zaczęła kopać tą nogą, nie? Także to akurat fajnie. Była takim odważnym, ciekawskim koniem, ale zarazem bardzo bojaźliwym na początku. I trzeba było do niej podejść z cierpliwością, spokojem. Wytłumaczyć po końskiemu oczywiście. I też zaczęliśmy naukę ukłonu. Nauka ukłonu na początku nam trochę tak dziwnie szła, bo Hakamada to była takim patyczakiem, zierbakiem, chudziutkim. I trochę ciężko było jej wyginać te nogi, ale w końcu udało się jako tako nauczyć Hakamadę tego ukłonu. Jakieś tam odczulanie Hakamady się przegryzało z folią, nie z folią, z jakąś plandeką. No i okazuje się, że Hakamada miała totalnie gdzieś te rzeczy. No to jest właśnie ta ciekawość zrebaka, jak już nam właśnie zaufa, to jest w stanie inaczej właśnie łagodniej te wszystkie strachajła? Jak to nazwać w ogóle? Inaczej te straszne rzeczy odebrać, bardziej tak z rozwagą niż takie ojeju, co to jest i uciekam galopem w tył. Nasze urodziny, mieliśmy też wtedy sesję zdjęciową, tutaj kilka zdjęć wam się też wyświetli. No i więcej spacerków, cały czas na spacerki tak naprawdę chodziliśmy tylko i ćwiczyliśmy chodzenie na uwiozie. I to było tyle na tym etapie edukacji Hakamady. Hakamada wtedy kończyła, ja kończyłam 19 lat. Nie, 18. Ale ja kończyłam 18, kurde, mocne. Ale jaja. Ja miałam swoją 18 wtedy. Ha. No tak, bo ja Hakamadę jeszcze kupiłam, tak. Ja ją kupiłam w lutym, w kwietniu mieliśmy urodziny. No i ja jeszcze wtedy miałam 17 lat, jak kupiłam Hakamadę. Tak, wakacje, na początku wakacji. Postanowiłam, że przeniosę ją bardziej tutaj do mnie. Też koło mojego rancha, ale nie chciałam jej właśnie jeszcze na te rancho dawać, bo mówię, to dla mnie było nic zrobione, nie miałam drugiego konia, jeszcze mi nie było stać na tego drugiego konia, ale spytałam mojej znajomej, która miała konia o imieniu Begonia,
w tej samej właśnie wsi, co ja mam rancho, czy mogłabym po prostu przenieść Hakamadę tam do niej, do stajni przydomowej. No i tak się stało, że się zgodziła i rozpoczynamy kolejny rozdział w przygodzie naszej, czyli wyjazd Hakamady do Begonii. Zaczęło z grubej rury, bo już praktycznie się znałyśmy jak łyse kony. Ja też codziennie od momentu kupna Hakamady u niej byłam, codziennie do niej jeździłam. Tak samo tutaj będę też jeździć w tym rozdziale codziennie do niej. I co? Przyszedł czas w ogóle na naukę dębowania. I słuchajcie, wiem, że to jest bardzo kontrowersyjny temat, te sztuczki wszystkie. Ale ja byłam już na tym poziomie, że wiedziałam, co z czym się je. I bardzo dobrze uwarunkowałam tą sztuczkę, żeby ona nigdy w życiu nie pomyliła jakby z innym sygnałem tego dębowania. I naprawdę to się sprawdziło. A nieraz w ogóle nie było takiego czegoś, że wykorzystała, bo to też jest złe słowo. Koń nie myśli takim sposobem, że o, wykorzystam, teraz zadębuję na nią, nie? Totalnie nie. Konie od natury już umiem dębować, także luzik. Ja po prostu to przekształciłam, żeby ona robiła to mi na sygnał. I zobaczcie, bardzo fajnie się udało. I właśnie za te podnoszenie moich rąk do góry ona wiedziała, że ma zadębować i wtedy dostawała nagrodę w formie smaczka, czy tam drapcianko było. Więc fajnie uwarunkowałam tą sztuczkę, że ona nie staje się niebezpieczna, tylko fajnym takim urozmaiceniem naszej pracy na ziemi. Ale oczywiście, żeby nie było tego mało, to też były takie bardzo hardkorowe sytuacje. Byłam z rodziną na rybie. Na drugim końcu, no nie na drugim końcu świata, ale tak z 50 km od wsi, no powiedzmy od Hakamady, o tak powiedzmy, 50 km od Hakamady, byliśmy na rybie, super, super, i nagle dostaję telefon. Słuchaj Wewi, u nas spotet ktoś wrzucił zdjęcie, na spotet mojego miasta, a to miasto jest blisko wsi, tam gdzie Hakamada stała, więc wszystko wiadomo, też tam się znajduje. Na spotek ktoś napisał: koń chodzi luzem po drodze krajowej, zabezpieczony, złapany. Proszę kontakt do właściciela, nie? No czajcie bazę? Hakamada sobie sama wyskoczyła przez ogrodzenie. Sama. Stwierdziła, że ona idzie zwiedzać świat. Zostawiła Begonię. No, super. Ja nie wiem, dokąd ona szła, ale po prostu zamiast do trawy czy coś, to ona, ja nie wiem, na drogę sobie biegła i szła sobie z tempem, gdyby nic. Tak poboczem drogi, na szczęście, nie środkiem, z poboczem drogi sobie szła, przy barierce. No nie. Przecież dacie wiarę, jak ja to usłyszałam, a byłam 50 km stąd. Nie. To było po prostu, to był hardcore. My na miejsce, a na miejscu policja. Na miejscu policja, dzień dobry, czy państwa koń. Tutaj na szczęście zabezpieczony, ktoś by trzymał Hakamadę, ktoś za kantar. Dobrze, że kantar miała wtedy na sobie, bo ja nie wiem, co to by było. Ale ja naprawdę, ja przeszłam zawał. Ja wysiadłam z auta rycząc, ja już nawet nie patrzyłam na policjantów, ja się rzuciłam na Hakamadę. I ja się po prostu cieszyłam, że nic się jej nie stało. No wyskoczył sobie koń roczny przez ogrodzenie i szedł główną drogą, gdzie jeżdżą tiry, nie wiadomo co jeszcze, z tempem, gdyby nic, w ogóle nie bała się tych aut, bo ona se idzie na spacer. Konie są zwierzętami stadnymi. Jak w stadach szły, jakiś jeden koń zboczył z drogi czy coś, no to sayonara, na pożarcie wilków, do widzenia, koniec, nie? Więc konie trzymały się w stadzie razem przeważnie, ale ewentualnie na odległość wzroku, że jak widzą się, to jest okej. Okay. Nawet stwierdziłam, że puszczę Hakamadę na takiej dużej łące, tam prywatnej. Zobaczę z dala od wszystkiego, tak naprawdę tam aż żywa dusza nawet nie chodziła, nikt nie chodził, także luzik. Sprawdziłam, czy będzie podążać za Begonią. No i jakże inaczej. Tak była przeszczęśliwa, słuchajcie, tak była przeszczęśliwa, że ja miałam łzy w oczach, że koń może być tak szczęśliwy z wolności, po prostu. Po prostu z wolności. To był przepiękny widok. Przecudowny. Naprawdę.
byłam pod wielkim wrażeniem, co ona kminiła. Mieliśmy też swój pierwszy rajd konny, gdzie też w ręku żeśmy poszły, rajd konny w ręku, widzicie? No, ja już od początku to stosowałam. Poszliśmy na to jezioro takie piękne. Moje w sumie ulubione miejsce do tej pory. Tam jest cudownie. Jeździliśmy już tam z końmi kilka razy dobrych. No ale to był pierwszy raz Hakamady i poszliśmy bez begonii. Bez begonii, wtedy jeszcze szłam z Karolem samym, sesję zdjęciową robiliśmy. Trochę się Hakamada tam potaplała w tym jeziorku. No i wróciliśmy i naprawdę byłam bardzo dumna z Hakamady, bo zachowywała się jak aniołek. Koń, który ma, nie wiem, doświadczenie 100% level, już ją nic nie interesuje. Idzie, bo idzie, fajnie, super, happy, szczęśliwy koń. Tu już byliśmy na takim etapie właśnie, gdzie zaczynaliśmy sobie bardziej ufać. Wiadomo, też zdarzały się potyczki nam, jak pierwsza loża z pasem do lążowania. Tak, postanowiłam, że ją wezmę na ląży, bo ona już wcześniej umiała chodzić jako taką na linie, na tym uwiązie i fajnie jej to wychodziło. Nie robiłam jej ląży typu, kurde, galop, kłus i wiecie, tylko samym stępem na odesłania. No to powiedzmy taka ala ląża, nie? No ale mimo wszystko. Nie pamiętam, czy ja miałam wtedy bata ze sobą, czy po prostu miałam lążę obok. Chyba miałam lążę. I dałam jej chyba jakiś zły sygnał. Zły sygnał, coś źle zrobiłam, na pewno ja. I ona się spłoszyła i zaczęła mi wyrywać tą lążę. Ja tą lążę trzymam, żeby ona nie pobiegła mi z tą lążą, bo przecież jak się zaplączę, to tragedia. Ta lążę 8 metrów. Begonia była obok nas w ogóle, nie? Ale Hakamada, ja nie wiem, przeraziła się, potem się uspokoiła i jeszcze raz wzięłam ją na koło i chciałam, żeby odesłałam ją już w spokoju. Ona zaczęła iść i nagle, ni stąd, ni zowąd, hop, poszła galopem. Ja już tylko wiedziałam, że mogę co zrobić, puścić, bo nie chcę po ziemi lecieć z nią, naprawdę. Spuściłam to lążę i ona pobiegła. Z tą lążą, z tym pasem do begonii na pastwisko, no nie, co to było. Chwilę galopowała, ale na szczęście się zatrzymała szybko, więc ja podbiegłam od razu, leciałam, żeby ona się nie wplątała w tą lążę. Ale były też takie właśnie ekstremalne sytuacje. Początki nie są łatwe, tak jak mówiłam. Zaczęłyśmy się też bawić na pastwisku, na wolności. Sprawiało nam to bardzo, bardzo dużo takiej przyjemności, poczucia właśnie tej wolności, takiej zabawy, że to wcale nie musi być, jakby człowiek to wcale nie musi być kojarzony z czymś złym, tylko z pracą i do widzenia, nie? I Hakamada od początku była uczona, że ludzie to są naprawdę przyjaźni, no oczywiście nie wszyscy. Też swoje pierwsze pławienie, gdzie Hakamada dosłownie popłynęła obok mnie, to też byłam w szoku, że mi tak zaufała. Ja w tym momencie po prostu już płynęłam, ona zaczęła do mnie też płynąć i zrobiliśmy takie kółeczko chwilę i to było też fajne uczucie, że ona mi zaufała i weszła naprawdę na głęboką wodę ze mną. I też poszliśmy same w ręku na ten spacer do innego jeziorka troszkę, ale też dosyć daleko to było. Nie zapomnę jeszcze sesji zdjęciowej, gdzie Hakamada odwaliła po prostu jakieś UFO. UFO ją porywa do góry. Stwierdziłam, że zrobię jej sesję zdjęciowej na łące. I mówię tak, Karol, weź z nią biegnij na uwiązie, nie? No to Karol ją wziął i zaczął biegnąć. A Hakamada co wyczynia? Ja pierdzielę. Hop, bryk, super, jak się cieszę. I tutaj. I wiecie, ona robiła takie podskoki normalnie z wyrzutem nóg w pion do góry. Co to było? Jaka była szczęśliwa. Ja tylko cykałam te fotki. Szkoda, że nie miałam jeszcze tego dobrego aparatu, bo by wyszły sztos foty. Tak to wyszły tak średnie. No ale nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła coś głupiego, szalonego i fajnego. A mianowicie postanowiłam, że przebiorę na Halloween Hakamadę w ducha i do miasta straszyć. I tak zrobiłam. Naprawdę. Poszłam z koniem do miasta, który był przebrany za ducha. Hakamada wtedy miała 1,5 roku. 2 lat jeszcze nie miała na pewno. Prawie 2 lata. Powiedzmy, że prawie 2 lata miała.
poszłam z tak młodym koniem do miasta. Stroń ducha. Ja też byłam przebrana w ogóle, chyba za wiedzień, nie pamiętam. Znaczy, ja byłam przebrana. I szliśmy normalnie chodnikami tutaj z wsi, poszłam, tak wiecie, no poboczem miasta, nie poszłam na rynek, wiadomo, nie? Ale poboczem miasta sobie szłyśmy, ale mina ludzi, aut przejeżdżających, to była tak. Tak, szkoda, że było ciemno i nie było widać tych min, naprawdę. Dobra, czekać w ogóle 5 minut, 5 sekund. Koniu, halo? Halo, ziemia do konia, gdzie jesteś? Jesteśmy aktualnie koło głównej drogi. Super, koniu. Jesteśmy aktualnie koło głównej drogi i wszyscy się na nas patrzą. Jak na... Tutaj w ogóle są ze mną moje koleżanki, które się śmieją ze mnie. A Kamada? Co tam u ciebie? No super. Ale mianowicie dalej straszymy ludzi, co nie? Dalej straszymy ludzi. Jakoś rip, no ale sorry, już jest po prostu noc, zaczyna się, także lipa. Dobra, koniu duchu. Zacznijmy kolejny rozdział w życiu moim i Hakamady. Mianowicie przeprowadzka do stajni podkówka. Do stajni z boksami, oczywiście z pastwiskiem też. I z dostępem do ujeżdżalni. Dlaczego, po co, jak? Dlaczego ty się tak wewi przeprowadzałaś z Hakamadą? No tak się jakoś złożyło, że to był chyba grudzień, listopad, grudzień, coś w ten deseń. Ja wtedy miałam chyba egzaminy, musiałam się bardzo dużo uczyć, nie miałam czasu jeździć codziennie do Hakamady, a my się tak umówiliśmy tam z koleżanką, że ja będę się zajmować codziennie końmi tam i nie mogłam po prostu no jeździć codziennie, bo musiałam się uczyć. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, czy zła, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie zdałam egzaminy i wszystko fajnie, ale no, pojechaliśmy do tej stajni. Hakamada tam dość krótko stała, bo niedługo, do lutego bodajże. Bodajże do lutego, ale wszystko jest po coś, dla coś i w ogóle, nie? Więc też miałam czas tak naprawdę, żeby dokończyć moje rancho. Przez ten czas tam w moim ranchu dużo się działo, bardzo dużo się działo, ale to za chwilkę opowiem. Akurat tam były konie fryzyjskie, więc superancko. Był tam w ogóle naprzeciwko, stał w boksie ogier Teje Hakamady, tak się nazywał. Fryzyjski ogier, niesamowity do tej pory. Zawsze będę go wspominać, bo był przepiękny, przepiękny był. Mada też doznała swojej pierwszej kontuzji, a mianowicie ropa w kopycie. Najgorsze. Musiała stać tydzień w boksie. Czajcie to? Tydzień w boksie Hakamada musiała stać. Istna energia, co to było w ogóle, jak ja ją puściłam wolno. Jeszcze kupiłam wtedy sobie aparat, który miał opcję slow motion. I jak ja ją puściłam na ujeżdżanie po tym tygodniu, co ona robiła? Eberyk! Hop, leci, przeszczęśliwa, że może w końcu rozprostować nogi. Masakra, co to była? Co to było w ogóle? Teraz bym na pewno konia tydzień w boksie, nawet z ropą w kopycie nie zostawiła. Bo najważniejsze to jest ruch najważniejszy, nie? Stępem, bo stępem, ale ważne, żeby koń chodził, a nie stał w boksie przy ropie. No cóż, wtedy wiadomo, słowa weterynarza ważniejsze były, ja jeszcze właśnie nie byłam tak średnio doświadczona, teraz już bym inaczej zrobiła. My też różne szalone spacery, jakieś skoki przez rów, spacery do lasu. Tak jak mówiłam, nastała ta pora, gdzie w końcu skończyłam robić rancho moje, jako tako. Czyli dogadałam się z właścicielem łąk, czy możemy właśnie wydzierżawić pod konie, na ile czasu itp. itd. Zgodził się, więc miała o wiele więcej miejsca Kamada. Zaczęliśmy też budować ala taką wiatę, kurde, drewnianą, pamiętam to w ogóle w innym miejscu ona stała niż nasza teraz, ta aktualna. Co to w ogóle było? Z palet zrobiliśmy tą wiatę ala jakiś dach, żeby cokolwiek było. Kamada przyjechała do rancha Wewi, a jej reakcja po wejściu na pastwisku była taka, zresztą zobaczcie, co ona odwalała. Leci! Wow, wow, wow! Wow!
Ja wiedziałam, że ona się tu nie wyrobi. Pakuś. Z Fafikiem się pobaw. I od tej pory zaczyna się nasza przygoda na ranczu Wewi. Ontario na drugi dzień w ogóle przyjechał, także Hakamada jedną noc spędziła sama na pastwisku, potem Ontek przyjechał i wtedy zaczęły się fajne szaleństwa. Słuchajcie, puściłam Hakamadę luzem, bo już te łąki znałam na tip-top, lasy, wszystko wiem, kto jeździ, co jeździ, jakie drogi są do szlaki konne i wszystko tak naprawdę na wylot znałam te tereny, więc nie bałam się jej tam puścić. No i Hakamada od razu wiedziała, że ona ma po prostu biegnąć za Ontario i tyle. No i była przeszczęśliwa. Nawet zdarzyły jej się sytuacje, gdzie prowadziła w lesie. Pamiętam, było bardzo dużo śniegu też. To dawało to taki klimat właśnie, takie poczucie super, fajne. Byliśmy jej pierwszą reakcję na siodło. Nam Klaudia użyczyła swoje siodło westernowe na Ontario, które miała. Założyliśmy Hakamadzie to siodło, no i reakcja była taka. No więc jak widzicie, totalnie miała gdzieś to siodło. No i fajnie, fajnie. To mi dawało do zrozumienia, że idę dobrą ścieżką. Dobrą ścieżką i dobrze trenuję z Hakamadą, skoro ona tak reaguje na takie rzeczy ze spokojem i z takim zaufaniem. Fajnie. Bardziej wspominam nasz rajd konny na nogach, gdzie my przeszłyśmy z końmi z 20 km więcej, myślę, że więcej. Więcej, na pewno więcej. 20 to było w jedną stronę, a drugie 20, no, w drugą. Myślę, że tak. Naprawdę, przeszliśmy bardzo, bardzo dużo kilometrów, bo szliśmy do naszych znajomych, którzy też mieli konie i od nich szliśmy na nogach też, bo Hakamada, wiadomo, 2 lata miała. Klaudia mogła jechać na Ontario, ale nie chciała, więc to szanuję po prostu. We dwójkę, zawsze we dwie, chodziliśmy jak szalone na takie rajdy, takie dystanse z końmi w ręku. No, kto takie rzeczy robi? No, tylko my takie rzeczy potrafimy. Więc sobie szliśmy, przeszliśmy rajd i fajnie tam też popławiliśmy koniki i właśnie od tych znajomych jechaliśmy na kolejną miejscówkę nad jeziorem, żeby tam koniki popławić. Fajnie, tam spotkaliśmy jeszcze inne koniki, to już w ogóle był sztosik. No i wróciliśmy z powrotem. I to wspominam najbardziej, bo pamiętam, jak mnie bolały nogi, jak się kręgosłup siadał po tym. Hit. Hakamada w końcu dorobiła się swojego pierwszego siodła. Pierwsze siodło, na które postawiłam, było siodło bezterlicowe firmy Barefoot. I powiem wam szczerze, fajnie, bardzo fajne, było wygodne, super mięciutkie. Ale po czasie się okazało, że na Hakamadzie się totalnie to nie spisuje, bo to siodło jej spada na szyję i totalnie nie. No i Hakamada po prostu uczyła się z tym siodłem obywać, zakładałam je, ściągałam na spacery, różne takie rzeczy robiliśmy z tym siodłem. Zaczęłyśmy też, słuchajcie, naukę leżenia. Naukę leżenia w sposób bardziej naturalny. Wymyśliłam takie coś, że... Znaczy, nie wymyśliłam, może przyszło mi do głowy takie coś. Skoro Hakamada przed położeniem zawsze kopie w tą ziemię, nie? Zawsze jak koń chce się położyć, to szuka tego miejsca, kopie w ziemię, coś tam. No ja stwierdziłam, kurde, a jak ja ją puszczę luzem, zacznę też kopać sobie tą nogą, podpowiem jej, halo, ja teraz się wytarzałam, może ty spróbujesz? I to zadziałało, nie? Ja byłam w totalnym szoku. Wow. I potem ten sygnał właśnie tego kopania przełożyłam na bacik, pamiętam. I Hakamada do tej pory umie tą sztuczkę. Może nie za często ją robi, ale wie, o co chodzi. I udało mi się jakoś naturalnie nauczyć na sygnał konia leżeć. Wow. W tym czas bardzo dużo ćwiczyłyśmy właśnie na tym lożowniku, bawiłyśmy się razem na wolności, czy to na linie, jakieś sztuczki przeróżne w ogóle.
zaczęła się budowa nowej wiaty. Tutaj fotkę zobaczycie. No było grubo. Okazało się w ogóle, że źle panowie zaczęli ją budować, bo myśleli, że to są, że to będzie stajnia z boksami i zakryli to połowę przejścia, potem to naprawili, bo to miała być wiata, wiecie, że wiata, że wiata, nie jakieś tutaj przejścia mi porobili. Wiedziałam, że nadszedł ten czas, żebym ćwiczyła z akmadą przekładanie się po prostu przez nią, żeby jakoś lajtowo przyjęła mnie tam na swoim grzbiecie. Powiedzmy takim naszym osiągnięciem małym, to stwierdziłam, że zobaczę, czy ona reaguje na te wszystkie sygnały moje odsyłające, na przykład naokoło, czy coś w ten deseń, tylko ja będę stać na podwyższeniu. Do tego etapu, że jak robiłyśmy różne sztuczki na ujeżdżalni, to ja potrafiłam jakby tą iskrę od niej wyciągnąć, energii, taką wybuchowość, że ona, wiecie, jak poprosiłam ją o dębowanie, to ona dębowała tak, wiecie, wysoko, fajnie. I zaraz po tym, zaraz po 5 sekundach, jak już zadębowała, dostała tego smaczka, prosiłam ją o leżenie i ona się kładła. I został spokój, oaza, tarzanko. No niesamowita, żeby takie przejścia robić, to naprawdę trzeba z koniem już być na wysokim porozumieniu i koń naprawdę musi czytać bardzo dobrze wasze sygnały. I to udało mi się osiągnąć z koniem, który nawet jeszcze 3 lat nie miał. Wow! No i kochani, nadszedł ten czas. Po tylu latach, po tylu przejściach z akamadą, po tylu wyrzeczeń, wysiłku, cierpliwości, spokoju, złości, smutku i nie wiem, co jeszcze bym tam wymyśliła. Nadeszła ta pora na pierwsze siadanie, pierwszy raz na akamadę. Usiądę i zobaczę, jaka będzie jej reakcja. Stwierdziłam, że zrobię to totalnie na oklep, totalnie na luzie, bez żadnej pomocy, na halterku, z wodzami w razie W. Ja już wiedziałam, że ona jest na to gotowa. Ona była tak spokojnym koniem. Tak mi się udało w ogóle dojść do tego porozumienia z nią, że myślę, to jest ten moment, nie? Prowadziłam pod beczkę i słuchajcie, zrobiłyśmy to. Zrobiłyśmy to pierwszy raz na hakowane sadło. Niesamowite uczucie, coś najpiękniejszego w życiu, myślę. Zawsze jak o tym wspominam, to mam łzy w oczach, ale dacie wiarę. To, przez co przeszłyśmy, jak ona zareagowała na to, że ja na niej usiadłam. Niesamowite. Ja się tak cieszyłam, zresztą widać to po mojej reakcji. Największe osiągnięcie w moim życiu. Nie sądziłam naprawdę, że ja kiedyś kupię młodego konia, że ja sama go zajeżdżę, że tyle osiągniemy. Wow. W czasie oczywiście zaczęłyśmy kolejne zabawy na pastwisku, tym razem level większy.
bo zrobiłyśmy to potem na wolności, na pastwisku, gdzie wiadomo, mogłaby sobie gdzieś pójść, zwiać, sayonara, do widzenia, a jednak została przy mnie i bardzo fajnie pracowała. Pierwszy prawilny korytarz na pastwisku, z racji tego, że na pastwisku mieliśmy kawałek takiego płaskiego. No i z Klaudią jakoś tam razem udało nam się poustawiać przeszkody, jakoś pastów przeciągnąć, zrobić taki korytarz. I Hakawada mogła się popisać swoim talentem do skoków. Zresztą zobaczcie, jak ona pięknie się wybijała. Niesamowita. Wspomnę o słynnym filmie, który ma ponad 300 tysięcy wyświetleń na YouTube, a mianowicie Dziki Koń biega po lesie. Przepiękne uczucie, jakbyście patrzyli na swoje dziecko, jak nie wiem, się bawi albo dorasta, więc to jest takie coś, że czuję się szczęśliwe. To ja takie coś miałam, patrząc na Hakamadę, że czułam, że ona jest szczęśliwa w tym momencie i fajnie, że może doświadczyć tej dzikości w sobie, co zostało skradzione niestety przez ludzi i konie już raczej nie mogą doświadczyć takich rzeczy, no chyba, że właśnie ktoś taki jak ja da im cząstkę tej wolności na spacerze z innym koniem, to zobaczycie, co się wtedy odpala natura koni i one uwielbiają. Ustawiłam taką przeszkodę i ona normalnie luzem tą przeszkodę przeskoczyła, poprosiłam ją, nakierowałam ją na tą przeszkodę i ona normalnie gdyby nic sobie przeskoczyła przez tą przeszkodę. Ta przeszkoda po prostu wolno sobie stała wokół. Był 1 hektar pastwiska, dookoła mogła sobie zwiać, nie wiem, pójść gdzieś, jak już mówiłam. Ona cię tam. Ona jest szczęśliwa ze mną w tym momencie, fajnie, lubi skakać, cieszy się. Tutaj jakieś tam sztuczki proponuję oczywiście. Na moto, bo u nas bardzo dość często, wiecie, krosowcy jeżdżą tam po lasach i te silniki, no i jakby tak ze względów też bezpieczeństwa, ze względu na mnie, bo moja druga pasja to w ogóle enduro jest, jakby ktoś nie wiedział, postanowiliśmy, że Karol, żeby przyjechał na spacer z nami na moto, żebyśmy po prostu odczulali na odgłos silnika i ogólnie na motor konie. Na początku miały takie, o kurde, co to jest? Ale szybko jakoś przekminęły, że to nic strasznego i potem przez calutki spacer Karol jechał z nami na motorze, normalnie gazował czy coś, a Kamada jeszcze luzem była puszczona i nic, totalnie nic, miał gdzieś ten motor. Nawet Sarna, pamiętam jak przebiegła koło nas, koło Karola z tym motorem, koło Hakamady za zadem i leciały, to były 2 Sarny w ogóle, co to było, hit. Kamerzysta pierwszy leci. Patrzcie, Hakuś twierdzi, że Ola będzie jechać z kawerzystą. Ja nie mogę na jej minę w ogóle. Dzięki temu Hakamada się nie boi żadnych takich maszyn. Pytacie, co dalej? Nie wsiadałam już na Hakamadę, raz wsiadłam i koniec. No powiedzmy, że tak jakby mi się nie spieszyło. Mi się nigdy nie spieszyło. Miałam świadomość, że Hakamada dopiero 3 lata ma, no to kurde, po co się spieszyć. My tak sobie wsiadałyśmy raz na miesiąc, 2 razy na miesiąc. I ja to po prostu robiłam w formie siedzimy, w sensie, że siadałam, głaskałam ją i schodziłam. I tyle. I to była nasza sesja. Naprawdę, nie chodziłam nawet jeszcze stępem na niej, nic, totalnie nic. Po 2-3 miesiącach, wakacje myślę, postanowiliśmy, że pojedziemy znowu na rajd konny. Tylko tym razem wsiądę sobie
na Hakamadę nad jeziorem i zobaczymy, co ona poczyni. Że w sensie wsiądę nad jeziorem i ona wejdzie ze mną do jeziora i zacznie się chlapać. I to było, ja ci mogę, to było przeszczęśliwe. Zarąbiste uczucie, normalnie. Pierwsze kroki na Hakamadzie. Ja byłam naprawdę szalonym człowiekiem, ale też właśnie z poszanowaniem do końca. Już bez problemu Hakamada ze mną zstępowała na grzbiecie, to przyszedł czas na naukę zatrzymania i skręcania, bo wiadomo, bezpieczeństwo, jakby się coś stało, to Hakamada będzie wiedziała, co znaczy zatrzymanie, jakich pomocy używam, co one znaczą, do czego służą. I o dziwo, słuchajcie, ona od razu w ogóle reagowała na łydki. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja jej dała łydkę i ona wiedziała, że ma iść naprzód. I potem już, jak już to uwarunkowałam tak bardzo dobrze, że ona wiedziała, że to jest to, no to teraz już bez problemu to robi, ale byłam w szoku, że ona pierwszy raz jej dodała łydkę i ona wiedziała, że ma iść naprzód. Co to było w ogóle? Jechaliśmy też na rajd konny do znajomych i tym razem połowę drogi jechałam na Hakamadzie, na jej grzbiecie. I połowę drogi szłam, potem znowu chyba coś jechałam, potem schodziłam, tak wiecie, tak zmieniałam. No nie chciałam całą drogę przejeżdżać, bo to jednak był rajd męczący trochę dla konia. I jednak jakoś, no dopiero miała ponad 3 lata, chyba półtora, 3,5, prawie 4, coś takiego. No i nie chciałam jednak, nie chciałam, żeby całą drogę na niej jechać. I przyszedł czas na pierwszy kurs na Hakamadzie. No pierwszy kłus, widzicie, wygląda źle, te siodło w ogóle, jak już mówiłam, że ja te siodło właśnie sprzedałam, teraz już sprzedam, ale tu jeszcze na filmie je miałam. Chyba po tym, albo nawet po galopie, jak już galopowałam na Hakamadzie, dopiero się skapam, że te siodło i strasznie do przodu zlatuje i nie chciałam mi pod tą gonia dawać, no bo to jest trochę dziwne, no to bez sensu, po co, czemu zlatuje, bo no to jest bezterlicowe, nie? A ona miała jeszcze tak nisko ten kłon, jako taką jeszcze terlicowe tutaj blokuje trochę na tych łopatkach, a bezterlicowe totalnie się przesuwało jej na szyję, nie? Więc trochę to tak dziwnie wyglądało, ale macie nasz pierwszy kłus. O, to chyba było najlepsze Halloween, jakie wspominam, bo tutaj Hakamadę pomalowałam na szkieletora. I pojechaliśmy w taki, powiedzmy, teren ala po okolicznej wiosce i tutaj naprawdę podobało mi się moje arcydzieło. Dajcie znać, co o tym myślicie. Oczywiście. Tak zleciało do grudnia. A w grudniu co się stało? Dokładnie kupiłam Wilbera. No niestety Klaudia przeniosła się z Ontario gdzie indziej. Ja musiałam na szybko jakiegoś konia kupić. Historię z Wilberem macie na moim YouTubie całą, więc nie będę tutaj o nim się wypowiadać, ale właśnie on przyjechał. No i Hakamada po prostu się z nim zapoznawała przez pierwsze kilka dni, była dla niego trochę wredna, ale potem już się zaprzyjaźnili, było wszystko ok. Mamy też nasz pierwszy galop w terenie, gdzie Hakamada w ogóle mi go zaproponowała. My jeszcze nie galopowaliśmy i pamiętam, był wtedy śnieg. Ja pod górę powiedziałam, żeby Haki sobie zakłusowała, nie? No i zrobiliśmy ten kłus, fajnie, fajnie. I jakoś pewnie chyba było jej lepiej, poczuła tą wolność, takie wiecie, taką swobodę jednak już ze mną na grzbiecie, że sama zrobiła foulę do tego galopu i było takie przez chwilę, zapytała się mnie, jak już zrobiła ten galop, to się zapytała mnie, czy dalej może tym galopem jechać, czy jednak zwolnić. No i ja wtedy dam jej łyski, okej, koniu, dobra, dobra, zaproponowałaś, to lecimy. No i to też było piękne uczucie, nie? Więc pierwszy galopik taki zaliczony, w ogóle niespodziewany. Fajnie się jechało, wygodnie, potem idealnie fajnie się zatrzymała, było już w niej się opanowane zatrzymywanie, więc to jest akurat fajna rzecz. Ja w ogóle robiła nam fotki, a ta hop, bryk. Wilber był luzem puszczony na pastwisku tam obok i on zaczynał też biegać i Hakamada się tak napala, że ona mi brykała, ja tam ledwo w ogóle trzymałam się na niej. Jakieś tam dwie fotki z bryku jest, ale uśmiech na mojej twarzy gwarantuje wszystko, no. Dobrze, ale mnie tak łatwo nie jest wrócić, tak szczerze. Mieliśmy też takie momenty, gdzie pojechałam na Hakamadzie w padzie w zimę też. Gdzieś tam na spacerek. I Hakamada, jakoś zaczęłam nagrywać, w ogóle nie wiem czemu zaczęłam nagrywać, bo chyba coś na Instagrama wtedy nagrywałam, rolkę. No i ja patrzę, ona się schyla. Z
schyla się, schyla, zaczyna tak, wiecie, węszyć tam na tym śniegu. Ja sobie myślę, o nie, ona się położy zaraz. No i tak, miałam dwa wyjścia, albo jej nie pozwolić, albo jej pozwolić. No i co ja zrobiłam? No oczywiście, że jej pozwoliłam, bo chciałam sprawdzić zawsze, jakie to jest uczucie, jak koń się kładzie pod tobą i ty jesteś na niego, czy wiecie. Już jakby miała siodło, to bym jej nie pozwoliła, bo siodło no to bez przesady, ale jak miała pad do jazdy na oklep, to sobie myślę, a dobra, wyschnie, to tylko śnieg, nie? No więc takie pierwsze uczucie, jak Hakamada się położyła ze mną. Super, kom! Super! O ja pierdzielę, mój biedny papi czaprak. O nie! Nie gadaj, koniu, że będę musiała w mokrym potem jechać. Zwariowałaś! Ja pierdziu. Taki. Ale to jest niesamowite uczucie, słuchajcie, jak koń się kładzie pod wami. Super! No jasne. No jasne, trochę będę musiała czekać, aż się pad wysuszy. Zaczął się kolejny etap, proszę Państwa, w naszym rozwoju z Hakamadą. Nie taki, że się przeprowadzamy spokojnie. Jeszcze nie. Zaraz do tego dojdziemy. Ale nadszedł taki etap, że stwierdziłam, że z Hakamadą poćwiczę relaksację z wędzidłem. Dlatego zakupiłam jej o głowie z wędzidłem. Zawsze była w ogóle, no nie, z wędzidłem, wiecie, no nie, nie, bo to coś tam. Ale tak szczerze, jak zagłębiłam się w ten temat i pojęłam, że tak naprawdę wszystkie pomoce, jakie mamy, prawidłowo używane na koniu, delikatnie, z odpowiednim wyczuciem, w dobrych rękach, nie robi krzywdy, a pomaga i to o wiele, wiele, dużo pomaga, tak szczerze. Cały film zresztą macie na moim kanale na YouTube, tutaj nie będę się wyżalać, dlaczego taka decyzja, głębiej możecie obejrzeć na tamtym filmie, ale byłam pozytywnie zaskoczona, bo reakcja Hakamady to była najpierw taka, że myła, a potem poszła spać. Kilka nawet było takich momentów, jak ziewała, więc byłam bardzo dumna i tak naprawdę po to kupiłam też wędzidło, żeby dojść do tej relaksacji poprzez żołądek, język, tutaj tą kość gnykową, jak zwał. Ale mówię, więcej na ten temat to znajdziecie na filmie osobnym na temat tego wędzidła. Wiadomo. O, bawi się. Super, taki! Piękne. Jeszcze. Super. Spotkaliśmy się też w kwietniu, w sumie jak Hakamada skończyła 4 lata. Tak, to postanowiłam, że kupię jej nowe siodło, tamte właśnie sprzedałam bezstelicowe. Postawiłam na model Dawma Kubert, które było szyte na miarę. Niestety okazało się po kilku miesiącach, że ono totalnie nie pasuje na Hakamadę. Na mnie tym bardziej, bo jak już zaczęłam dłużej jeździć w tym siodle, to totalnie w ogóle nagle się okazało, że ono było za duże na mnie i wytyfy, o co chodzi. Zrobiłam też pierwszy teren do mojego domu w tym siodle, co bardzo wspominam dobrze, bo ten film też się wybił na YouTube. Nie wiem, ponad 100 tysięcy wyświetleń na pewno ma ten filmik. Na pewno go widzieliście, jak nie, to obejrzyjcie, bo warto. Nadszedł ten czas przeprowadzki koni. Kurde, czas zacząć znowu przeprowadzki. Dlaczego, po co w ogóle? Też wyjaśniłam na filmie, ale wyjaśnię na tym. No jak wiecie, fajnie wszystko na moim ranczu jest, wszystko jest dla koni. No ale niestety, żeby potrenować tam na Hakamadzie, nauczyć ją czegoś więcej, po prostej, wiadomo, młody koń musi się uczyć bardzo dużo na prostych, w sensie nie na łukach, tylko na prostym. A ja tam nie miałam gdzie za bardzo, jedynie w tereny na niej jeździłam, coś na lążowniku, ląże jakieś tam. No ale tak na dłuższą metę by się nie pociągnęły jakiś trening czy coś bardziej. Więc podjęłam taką decyzję, że na 2 miesiące wyjadę sobie właśnie, oczywiście zabierając ze sobą Wilbera, bo on sam by nie został oczywiście, do Akademii Susłowcy, w której już jesteśmy do tej pory. Ale to zaraz wyjaśnię dlaczego. Mieliśmy tam być 2 miesiące tylko. I miałam tam mieć od razu treningi na Hakamadzie. Ale tak się złożyło, że w międzyczasie dowiedziałam się, że to siodło nie pasuje. Że w ogóle ja totalnie latam w tym siodle, przez to, że mam krótkie udo, te kolana, klocki kolanowe są za długie.
totalnym miszmasz się w ogóle podjął. Nagle się okazało, że Kamada coś tam musiała mieć dentystę, na którego wydałam, nawet nie pytać ile. Coś tam też musiałam wydać, jakieś wydatki wyszły oczywiście też na pensjonat w ogóle, gdzie ja takich pieniędzy też nie wydawałam nawet u siebie na dwa konie, kupując siano na full, to mi tyle nie wchodziło, no ale cóż, tak to już jest, pensjonat u kogoś kosztuje, bardziej się opłaca w stajni przydomowej trzymać konie. No i co? Się okazało, że nagle na te treningi nie mam. I tak minęło z kilka miesięcy dobrych. Przy okazji sobie oczywiście ćwiczyłyśmy. Nie mówię, że nie, że te treningi w ogóle, że nie było tych treningów, były treningi, tylko ja robiłam sobie je sama, nie z trenerem, bo ja tam pojechałam, żebym chciała treningi z trenerem i w koniec końców się doczekałam pierwszego treningu. Po dwóch czy tam trzech miesiącach się zapisałam, ale na innym koniu niż Haki, bo chciałam najpierw zobaczyć, co się z czym je. I bardzo fajnie. Teraz będziemy, jak będzie nowe siodło, to wtedy zaczniemy na pewno te treningi już na Hakamadzie. No ale wróćmy do tamtego momentu, nie? To też w ogóle jest stajnia wolnowybiegowa, no jedyny plus, że mieli dużo ujeżdżalni, nie? No i tam można było prędzej poćwiczyć niż u mnie, niestety. A konie były w większym stadzie, tam już się zadomowiły, bardzo się tam zżyły z tamtymi końmi, więc się cieszę, że są szczęśliwe. Galop po pastwisku z drona też był fajny, Karol zaproponował, no to dawaj teraz nagrywamy i fajnie, wziął swojego drona i zaczął latać nim, a ja po prostu wsiadłam na oklep na halterze na Hakamadzie i nagraliśmy oto takie piękne sceny z drona. Udało nam się nawet skoczyć jakieś przeszkody. Mówię, udało nam się, bo pierwszy raz Hakamada skakała z jeźdźcem na grzbiecie. Fajnie. Fajnie w ogóle nie czuć totalnie, że ona skacze. Jak ona się wybija, to ona tak jakby mięciutko się wybija i mięciutko ląduje się, że chyba, że jakoś źle wymierzy. No to jak źle wymierzy, to wtedy tak, wiecie, o but, że tak tujmy. Ale to na spokojnie, to jeszcze się właśnie ogarnie, to były takie malutkie skoczki, żeby zobaczyć, jak ona skacze pod jeźdźcem. No jak zaczęliśmy już sobie tam hopać, wiadomo, to stwierdziłam, że czemu by nie skoczyć sobie na kordeo. Ciekawe, jak Hakamada reaguje na kordeo i ten dzień naprawdę wspominam bardzo dobrze, bo reagowała na wszystkie pomoce moje. I nawet galop miała taki mięciutki, jakoś się wgrałam w to, fajnie angażowała zad i sobie jakoś tam przeszkodę hopnęłyśmy na tym kordeo, to byłam bardzo, bardzo z niej dumna, że ona w ogóle po takim czasie krótkim potrafi już ogarniać, o co chodzi. Postanowiłam, że na Hakamadzie zrobię pierwszy teren na kordeo. Oczywiście z moimi znajomymi, którzy też tam właśnie mają swoje konie prywatne. Bardzo fajnie, kurczę, pojechaliśmy w terenie na kordeo na Hakamadzie. I myślałam, że zejdę na zawał, ale się myliłam, bo naprawdę Hakamada fajnie. Fajnie szła, mimo wszystko, że te konie tam się napalały, wiecie, leciały galopem, to ona mimo wszystko na tym kordeo byś tak z równowagą. Jak coś, to pochowajcie mnie, nie wiem gdzie. Kawada. Galop, hop. Dawaj. I spokojnym galopem. Ja cię sobie spokojnie. Prrr. Prrr. Tak. Okej, okay, niech biegnie, spokojnie. Ona się za... Kurze. Dobra. Okej.
Dobra, jest git! Jak mieliśmy ten galop nawet, konie poszły, strzeliły do przodu, pamiętam, to ona jakoś tak fajnie potem dała się zatrzymać i wszystko było okej. Więc też miło wspominam, byłam bardzo zaskoczona i na pewno będziemy więcej razy jeździć na kordeo w teren, żeby właśnie to trwalać. Zaczęły się vlogmasy. Te vlogmasy, mówię o tych vlogmasach, które były właśnie niedawno w grudniu. Zaczęły się tak, że wzięłam hakamadę na lążownik, na nią siadłam. Chciałam po prostu sobie usuwać, zagalopować, jak zawsze. Ja w stroju Mikołaja, ona też za renifera przebrana była i zaczęła mi brykać. I ja miałam taką lampkę, bo ona jak bryka pod siodłem, w ogóle ona nigdy mi nie brykała pod siodłem w taki sposób, że coś jest źle, że ja coś, wiecie, że coś źle robię, czy coś w ten desen. Więc mi się już zapaliła lampka, że ona musi jakiś czuć dyskomfort. Uszy do tyłu kuliła, zaczęła brykać i ona nie jedzie. I ona nie idzie i koniec. I nawet wstępie, jak jej zaczęłam udawać łydki, to się na mnie szczurzyła i kopała tylną nogą. Więc od razu zeszłam i się zastanawiałam, o co chodzi. Na szczęście była fizjoterapeutka wtedy w stajni, więc ją podpytałam, że właśnie te siodło już jest, kurde, tak na nią nie pasuje, że musimy totalnie odstawić te siodło na sprzedaż i już nie jeżdżę na niej itp. I właśnie się okazało, że właśnie przez to siodło niestety hakamada miała napięcie tutaj szyi, w ogóle pleców całych i odmawiała po prostu chęć do ruchu pod siodłem. Te siodło też właśnie z tyłu tak klepało ją, może nie tak, wiecie, hen, ale tak było widać, że w galopie te siodło tak lata i klepie jej tutaj właśnie w tył i też na pewno sprawiały jej to dyskomfort. No i zdecydowałam, że po prostu odstawiam jazdy na hakamadzie i miesiąc na hakamadzie nie jeździłam po prostu. Postawiłam, że no hakamadę przyuczę do ciągnięcia sanek. I to było jak pod koniec już vlogmasów, tam chyba Wigilia Stajna wtedy była, tak. No to już 24, przed 24 grudnia mieliśmy Wigilię Stajenną. No i uznałam, że hakamada już jest gotowa w ogóle na ciągnięcie sanek. Tyle śniegu napadało i naprawdę nie zrobiło to na jej wrażenia, nie? No już bez problemu wszystkich tam pociągnęła tymi sankami i byłam mega z niej dumna. Wcześniej pamiętam, jak oponą szurałam, to ona zwiewała, gdzie pieprz rośnie, bo nie lubiła, jak się coś rusza. Wiecie, co chodzi, to miała takie porycie, ład, jakim cudem. A teraz to nie sprawiało problemu. Te sanki nawet sama ciągła. Już widziała, że one za nią idą, że ona ciągnie. Zajarzyła, o co chodzi. I totalny luz potem. No i doszliśmy do tego bardziej teraźniejszego momentu, tak jak mówiłam. Jakieś 3 dni temu, tydzień temu pojechałyśmy sobie po przerwie w ekstremalny teren, gdzie hakamada brykając zerwała koleżance w ogóle wodze. Ta koleżanka jechała z rozerwanymi wodzami przez cały teren. Nasze konie w ogóle nie mogą razem chodzić w teren, bo one się zaczęły ścigać. Już my takim galopem pędziliśmy, że to jakiś hit. Dawaj, dawaj! Da jaki kuźdyś! 100 na godzinę! Macie cwał, kochani, macie! Tak jest! Daj, Kalio! Uhu! Dobrze. Dobrze, no. Dobry. Z takim sposobem, moi drodzy, doszliśmy do końca, może nie końca, bo historia dalej trwa z moją hakamadą, ale do teraźniejszości historii z hakamadą. Od początku widzieliście wszystko, od A do Z tak naprawdę, no może nie wszystko, wszystko, bo jakbym miała wszystko wam pokazać, to mówię, bym musiała kilka sezonów zrobić. A chciałam jakoś to w jeden film upiąć specjalnie dla was. Może jakąś inspirację zaczerpniecie z tego filmu, jakąś refleksję będziecie mieć dotyczącą w ogóle na żywym przykładzie, jak działają poszczególne właśnie metody pracy z końmi na konia. No tak jak mówię, od początku pracowałam z akwaną na pozytywnym wzmocnieniu i to dało naprawdę duże efekty, wszystko na spokojne, bez dróg na skróty, bez żadnych dróg na skróty. I tego właśnie wam wszystkim życzę, żebyście mieli dużo cierpliwości, zaufania do koni i nie opierali się tylko na jednej wyłącznie metodzie, że ona jest dobra,
bo tak naprawdę każda ma metoda plusy i minusy swoje. Chociaż pozytywne wzmocnienie według mnie ma najwięcej plusów, dlatego tą metodę właśnie też wybrałam. I tyle, no. Macie swoje zdanie, swoje przemyślenia i dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku, że oglądaliście do końca, że dotrwaliście tutaj w ogóle. Dziękuję, że jesteście, kocham was wszystkich i do zobaczenia. Pa, pa! And I see the endless open wild, and nothing is wrong to me. I see it like a child, and everything we feel, I feel it's down the road, and it's not making shadows, it's nothing you can hold. But you belong to the wild, you belong. And I feel no sorrow, it's where I'm gonna be. Don't know much about it, that's why it's clear to me. And I see tomorrow, and how it's gonna be. And nothing else really matters, it's how it seems to me. I see the pain, I see the love, a love to come my way. And please no other, and no doubt for what it is. We see, we find, we see.